Cześć. Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z mega praktyczną e, rzeczą. Wiadomo, jak to jest na urlopie. Człowiek niby odpoczywa, ale jednak zawsze myśli do robot, e, o robocie. I przez przypadek, a, a przez przypadek dlatego, że kilka miesięcy temu zająłem się e, drukiem 3D. Kupiłem nawet drukarkę, kilka kilogramów plastiku już e, przedrukowałem. I natknąłem się na bardzo fajną rzecz. Słuchajcie, jak pobierać modele 3D bezpośrednio ze strony IKEA, mimo że ta strona w ogóle takiej opcji nie oferuje. Najlepiej zadziała to na Chromie, więc zainstalujcie Google e, Chroma mm. i dzięki temu filmikowi sprawimy, że pojawi nam się tutaj dodatkowa ikonka, która pozwoli nam pobrać model 3D ze strony. IKEA. Praktycznie każdy model. Po prostu, jeżeli tego modelu nie będzie, no to nic nie zrobimy, ale większość faktycznie modeli na stronie IKEA jest. Jeżeli możemy obejrzeć go w 3D, to będziemy też mogli taki model pobrać. I słuchajcie, co musimy zrobić w tym momencie? Co musimy zrobić? Zobaczcie, wchodzimy w rozszerzenia i dajemy zajrzyj do Chrome Web Store. I tutaj wpisujemy Temper Monkey. Temper Monkey. Dajemy dodaj do Chrome. Jak widzicie, jest to bardzo popularne narzędzie z ogromną ilością ocen. Ono pozwala nam dodać dodatkowe skrypty do strony. Tak? Jeśli wejdę na jakąś stronę, to do tej strony mogę coś dodatkowo dodać od siebie. Tak? Instalujemy to rozszerzenie. Zobaczcie, ono nam się tutaj zainstalowało. Jak ono jest zainstalowane, to ja mogę je tutaj, słuchajcie, przypiąć. Czyli jeżeli kliknę sobie w tą ikonkę tutaj tego puzelka i przypnę to tutaj, no to zawsze będę miał dostęp. I zaraz zobaczycie, co musimy tutaj zrobić. A musimy tutaj dodać nowy skrypt. I ten skrypt znajdziecie sobie, zobaczcie, jeżeli wpiszecie IKEA 3D Model Download Button, zobaczcie. Jak skopiuję to sobie do. po prostu do Google, a. tak w tym momencie, to wyświetli nam się właśnie strona, na której to znalazłem, na Reddicie. Wziąłem to właśnie z aplikacji Fusion 360 i zobaczcie, tutaj mamy link do GitHuba, tak? Albo moglibyście też znaleźć to po prostu wpisując GitHub i. API na, na matko, Strasznie jest to napisane. W każdym bądź razie, możecie nawet przekopiować to, co mam napisane tutaj. Wylądujecie na tej stronie. Pierwszą rzecz, którą mieliśmy zrobić, już zrobiliśmy, czyli zainstalowaliśmy tempermonki. I teraz zobaczcie. Pobieracie ten prosty skrypt tutaj. Dajemy tutaj Download New File. Moglibyśmy to też przekopiować, ale go sobie zapiszemy, żeby on nam nigdzie nie uciekł. Słuchajcie. Zapisujemy go w pobranych czy gdziekolwiek indziej zechcecie. I teraz zobaczcie. Jak wejdziemy na tempermonki, dajemy Dodaj nowy skrypt. Tutaj zaznaczamy wszystko. Usuwamy. I zobaczcie. Ja ten skrypt, który pobrałem, po prostu tu przeciągnę. Daję zainstaluj. Tak? Zainstaluj. I w zasadzie to wszystko. Bo jak wejdziemy teraz tutaj w zainstalowane skrypty, widzimy, że on jest włączony i to wszystko, co potrzebuję. Zobaczcie, jaka magia się zadzieje w momencie, kiedy przejdę teraz na stronę Ikei i ją odświeżę. Widzicie? Pojawił się dodatkowy guzik, pobierz model 3D. I to właśnie zamierzam zrobić. Zobaczcie, pobieram model 3D. E, mam tu stolik kawowy. Proszę bardzo, zapisuję go. Jest jeden minus. E, zobaczcie, jak wejdziecie w Picona nominalnie, to on tego pliku nie odczyta. Ale uwaga, to żaden problem, bo i z tym sobie poradzimy. E, czyli w tym momencie. Jeśli bym go chciał zaimportować, importuj, to on się po prostu niestety wykrzaczy. Ale instalujecie bezpłatnego blendera. chodzicie na stronę Blender, instalujecie go, chociaż podejrzewam, że e, duża część z osób e, go po prostu ma. Usuwamy wszystko, importujemy. GLTF. Wybieramy ten nasz plik, który przed chwilką pobraliśmy. Czyli to był ten nasz stolik kawowy. Zobaczcie, on się tutaj nam pięknie zaimportował. Tak? I teraz co? Eksport. Zapisujemy to w tym samym formacie. Dosłownie możemy go nadpisać. Tak? Zamykamy blendera. Wchodzimy ponownie w pikona. Importuj. I teraz ten plik zostanie bez problemu zaczytany. Zobaczcie perspektywa. Proszę bardzo. Nasz stolik jest zaczytany, oteksturowany. W zasadzie wszystko co byśmy chcieli to mamy. Zobaczcie nawet są mapy do niego, tak? Więc jak wejdziemy na podgląd realistyczny, to widzimy, że on się tutaj nam fajnie już odbija. Wszystko jest ustawione tak jak powinno być. Rewelacja, rewelacja. Dokładnie o to nam chodziło. Podam jeszcze jeden prosty trik, jakby ktoś nie chciał się z tym bawić, instalować tego, albo chciałby sporadycznie z tego skorzystać. Możecie wyjść w tryb podglądu strony, podglądu jakby rzeczywistego kodu, Ctrl U. I teraz klikamy Ctrl F, żeby wyszukać i zobaczcie, jak piszecie .glb, czyli format tego modelu 3D. Przekopiujemy sobie Zobaczcie tą część, czyli od GLB aż do Https, i skopiujemy to sobie tutaj, to zrobi nam się dokładnie to samo. Będziemy mogli pobrać ten model. Natomiast ta wtyczka jest o tyle fajna, że po pierwsze dodaje nam po prostu do każdej strony bezpośredni odnośnik do pobrania, i to jest, wiecie, dla nas. Nikt takiej strony nie widzi w ten sposób. My ze względu na to, że zainstalowaliśmy tą wtyczkę, możemy pobrać 3D nasz model 3D bezpośrednio ze strony. Dodatkowo ta wtyczka fajnie nazywa nam ten obiekt. On sobie zaczytuje, ta wtyczka zaczytuje nazwę naszego modelu i wpisuje ją po prostu w nazwę pliku. Tyle. Wydaje mi się, że mega proste, bo zobaczcie, nagranie trwa 7 minut, czyli w zasadzie w 5 minut zainstalujecie cały, cały ten dodatek, tempermonki. Z tego miejsca, z GitHuba, pobieracie plik JavaScriptu, wklejacie go w tempermonki, tutaj dodaj nowy skrypt i w zasadzie to jest tyle. Ten skrypt jest tutaj aktywny. I mamy bardziej jakby użyteczną stronę Ikei dla nas. Super sprawa. Mega proste, mega użyteczne. Cieszę się, że mogłem wam to pokazać. Wydaje mi się, że wielu z was na pewno z tego skorzysta. To tyle. Czasami warto pojechać na urlop, poleniuchować. I tak jak mówię, przez przypadek właśnie, przez druk 3D w ręce wpadła mi taka fajna gratka. Tyle. Dzięki. Cześć.